proszę tak, przedstawić się, skąd pan przyjechał. Dzień dobry. Ja pochodzę z pięknego, na pewno nie dostanę miasta Czechami. 100 km za Warszawę. Ja tu słucham państwa, nie będę mówił już więcej o sobie, tylko o państwu. Słucham tutaj państwa. Mówicie bardzo mądre rzeczy, ale to jest, kochani, takie trochę krędzenie, trochę frazesy, slogany. Ale powiem, nic z tego nie wyniknie. Jeżeli mi się nie zjednoczymy, nie oddamy głosu panu Bardańskiemu, nie przeprowadzimy wyborów, to odsuniemy to do września i będzie dupa z tego. Będzie. Dlatego nie będę dalej mówił, nie będę tutaj przerywał panu Olszewskiego, który nie przerywa. Zgłaszam wniosek, jeśli to mogę powiedzieć formalny, o zakończenie naszych pięknych przemówień, przejście do chociaż minimalnego działania. Wtedy połączymy się w tej Radzie, którą niewątpliwie wybierzecie państwo, i ta Rada będzie organizowała nasze jakieś główne cele, czy to będą 2, czy 4, czy 5. Będzie organizowała nasze spotkanie niewątpliwie i będziemy się rozwijali. A jeśli dalej będziemy gadali, to będziemy to przesunięli do września i na świętego kliki. Także powtarzam sobie wniosek formalny, ostatnie słowo, że przejdźmy do wyborów. Po to, żeśmy tu przyjechali. Dziękuję za ten krytyczny głos. Oczywiście słowa... Tak, moment. Po to tu mówimy, żeby po prostu zabrać się za to. Chodzi o realizację. Także jeszcze tak? Tak, pan jeszcze zapraszam. Ja chciałem jeszcze 2 minuty. Dobra. Ale bardzo szybko. Tak. Dwa ostatnie głosy. Jakaś pani może jeszcze, proszę. Dzień dobry, Tomasz Milewski, kłaniam się, z Grochowa jestem. Przyjechałem do państwa z Leeds, to jest północ Anglii. Gdzie tam... Pozwólcie na dowcip. Z Anglii przyjechał bez turbanu na głowie. Na całe szczęście jeszcze raz trzeba. Chciałbym podziękować tu wszystkim zebranym za tak liczne przybycie. Chciałbym podziękować przede wszystkim też Skajpowiczom, bo też przecież nim niedawno byłem, prawda? Też rozmawialiśmy tylko przez Skype, nie mieliśmy możliwości się poznać, teraz tutaj się poznajemy. Chciałem tylko powiedzieć, że przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy byli zgodni, bo zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Tak jak pan mecenas tutaj powiedział na początku, że właśnie próbują nas załatwić jakimiś tematami rodzinnymi czy innymi. Ktoś, kto może, niech pomoże. Mamy, nie wiem, jeden ma pracę, prowadzi jakąś firmę, ktoś inny ma problemy finansowe, dać mu robotę, pomóc, żeby nikt inny nie mógł go podejść po prostu. To jest najważniejsze. Brawo, pierwsze. Najważniejsze jest też ściągnięcie ludzi z emigracji. Po prostu tyle ludzi, co tam jest. I oni nie chcą. Ja też mam dzień. Brawo. Ja tu w Polsce. Ale muszę, bo po prostu nie ma możliwości pracy tutaj. Za 13 zł, no to przepraszam bardzo, ale to... Ukraina może pracować. Ściągają miliony ludzi z Ukrainy po to, żeby zapchać dziurę pod 3 milionach Polaków. Już jest 1 milion Polaków w Anglii. W Anglii jest 3 miliony Polaków. Jak nie 5 już w tej chwili. I ludzie wszyscy, z którymi rozmawiam, są, mówią tak. Boże, jak ja bym chciał wrócić do Polski. Teraz ja lecę i do mnie mówią. Jezus Maria, jak ty masz szczęście, że ty jedziesz do Warszawy. I płaczą normalnie, jak Boga kocham. Dziękuję bardzo. Zapraszam, proszę przedstawić się. Dzień dobry, Krzysztof Matosek. Jestem z Trójmiasta, generalnie z Gdańska. Mieszkam też w Radomiu z uwagi na moją pracę. Ja chciałbym nawiązać do naszych przedmówców. Proszę państwa, w 81 roku strajkowałem. W 88 ostatni strajk stoczni strajkowałem. Nikt nie wiedziałem, kiedy się on rozpoczyna i dlaczego strajkuje, i nikt nie wiedziałem, dlaczego się on kończy. Jednej rzeczy, której się nauczyłem, organizowałem targi międzynarodowe w Mińsku, w Moskwie i w Bremen. 6 lat w Rosji, nic mi się nigdy nie stało. W Mińsku na Białorusi na Maszerowa jest hala wystawiennicza. Wówczas był Grip, bodajże chyba premierem, jak dobrze pamiętam.
Proszę Państwa, tak wspaniałego narodu, jakim właśnie są Białorusini i Rosjanie, to proszę mi wierzyć, byłem w Orenburgu, prawie Orenburg to jest południe, 2500 kilometrów, to jest południowy wschód. Naprawdę cudowni ludzie. Jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Nie uda się żadnej organizacji przełamać i złamać i wejść w struktury z służbą specjalnym, jeżeli pan Rybak idzie do więzienia, a my kochani po 20 zł i rodzinę utrzymujemy. Prosty mechanizm i pan Rybak spokojnie siedzi, my spokojnie utrzymujemy. W naszym narodzie jest siła tylko wówczas, kiedy my wierzymy w co robimy i dążymy do tego. Mamy wspólne cele. Ja chciałem podziękować, często oglądam tutaj właśnie panu Olszańskiego i tutaj pana Macieja, tak. Jestem zdumiony wiedzą, sam interesuję się innymi rzeczami, które jakby wspierają. Sam wspieram rodziny, proszę Państwa. Sam pracuję, jestem coachem, pedagogiem z wykształcenia. Widzę rodzinę, trójka dzieci. Zatrudniam 1000 zł miesięcznie przez rok, już to jest. Wspieram, ale wiecie co Państwo, od 10 lat, kiedy widzę Polakom, dawałem zatrudnienie, nikt mi nie dał zatrudnienia. Uwierzcie mi, ciekawa specyfika polskiego narodu. Nikt. Kiedy prosili, dzwonili, okej, dobra, mam szkolenie, bardzo proszę, udostępniam ci, oddaję. Ja mam mieszkanie, drugie mieszkanie, to mi wystarczy, domu nie potrzebuję, nie jestem człowiekiem, który żyje ponad stan. Ale daję utrzymanie, wierzę w to, że kiedyś Polska się odrodzi. Dziękuję bardzo. Zapraszam panu. Nazywam się Danuta Kijanowska, jestem ze Stronnictwa Narodowego imienia Romana Dmowskiego, ale jestem z Gromowa i proponuję, że ponieważ mam 70 lat i mało mi życia zostało, to proponuję, żebyśmy przystąpili do wyborów jak najszybciej i jak najszybciej. Także proszę Państwa, oczywiście nie wystarczy wypowiedzieć, potrzebne jest działanie i w tym działaniu bądźmy solidarni, nie zostawiajmy pojedynczych Polaków, patriotów, na których barkach pozostaje zmaganie się z całą machiną, z całą machiną.